Dzisiaj, kochani, przejazd przez ofertę nosidełek na Allegro, nosidełek dla maluchów. Będzie trochę ostrzeżeń, będzie poleceń kilka, wszystko po to, żebyście zwrócili uwagę, zanim kupicie, na najważniejsze cechy i najważniejsze elementy. Zapraszam. Z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj krótki film z ostrzeżeniem, co powinno wzbudzić wasz niepokój i waszą uwagę, szukając nosidełek dla dzieci, między innymi na Allegro. To jest bardzo istotna sprawa, ponieważ bardzo dużo ofert widzę na Allegro, gdzie jest bardzo dużo kupionych przedmiotów. Natomiast z mojego punktu widzenia, jako doradcy noszenia dzieci, są to nosidła, które nie nadają się do bezpiecznego noszenia dzieci. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. Pokażę wam zaraz przejazd przez pierwszą stronę ofert na Allegro i pokażę, na co zwrócić uwagę. Jeżeli coś takiego się pojawi, to należy w ogóle pominąć tą ofertę i należy przejść nad tym, co widzicie dalej. Po prostu nie sprawdzać, nie kupować tego rodzaju przedmiotów. Nie będę chciała pokazywać tutaj wnętrza tych ofert, żeby nie sugerować tutaj jakichś błędów czy dyskredytować sprzedających na Allegro, bo nie taki jest mój cel. Moim celem jest wskazanie wam konkretnych produktów i cech, którymi one się cechują po prostu, które powinny wzbudzić wasze zainteresowanie i wasz niepokój w kwestii tego, czego nie kupować. Także zapraszam was zaraz do przejazdu przez oferty Allegro. Kiedy skroluję sobie oferty z kategorii nosidełka, to głównie pewnie większość z was pierwszą rzeczą, na którą zwraca uwagę, jest to, co widzicie na zdjęciach. I na przykład, jeśli zauważycie tego rodzaju ofertę, gdzie nosidełko, popatrzcie, panel ma no niewspółmiernie wąski do tego, jaki powinno mieć nosidło ergonomiczne, to już powinno wzbudzić wasze zainteresowanie. Drugą rzeczą, na którą ja zwracam uwagę, to jest to, że zobaczcie, jeszcze jeśli chodzi o taki seat, taki hipset, bo tak się to nazywa, to on ok, jest w porządku dla dzieci, które już stabilnie siedzą, chodzą, więc czasami taki hipset jest jak najbardziej w porządku. Natomiast takie nosidło dla wcześniejszych dzieci, czyli wersja z panelem, z podtrzymaniem, z usztywnianym na dodatek panelem, no to absolutnie nie nadaje się do niczego, a już na pewno sadzanie mniejszego dziecka na twardym poddupniku, tak to nazwę, więc to zupełnie nie wchodzi w grę. Ale jedźmy dalej, na przykład patrzymy sobie, no tu akurat są nosidełka, które w swojej konstrukcji złe nie są, o, na przykład mamy tego rodzaju nosidło. Na pierwszy rzut oka wygląda, że to nosidło jest w porządku, jest ok. Natomiast kiedy wejdziemy w pozostałe zdjęcia tego nosidła, no to na przykład tu mamy zdjęcie 4 w jednym. No i co pierwsze, co tu widzimy? Widzimy tutaj zdjęcie mamy noszącej dziecko przodem do świata. No i kochani, to jest już kolejna cecha nosidła, której kategorycznie nie akceptujemy, czyli noszenie dzieci przodem do świata. Jeżeli widzicie, że nosidło, którym się interesujecie, które na pierwszy rzut oka wygląda ok, jest dozwolone, jest dopuszczone do noszenia dziecka przodem do świata, to możecie go zupełnie już pominąć i iść dalej w waszych poszukiwaniach, bo takie nosidło zwyczajnie w świecie do bezpiecznego noszenia dziecka się nie nadaje. Tutaj też przy okazji, no zobaczcie, jak wygląda pozycja dziecka na plecach, ale to jest inna bajka. No i druga rzecz, że to nosidło też ma elementy usztywniane w panelu, więc znowu to dziecko musi dostosować się do nosidła, a nie nosidło do dziecka. Więc mamy już sztywny i wąski panel, mamy usztywniane elementy i mamy właśnie dopuszczenie do noszenia przodem do świata. To są trzy najważniejsze. O, tu mamy kolejne nosidełko. No, niby
ta pozycja przodem do rodzica tragiczna nie jest, ale zobaczcie, nie ma stabilizacji w obręczy barkowej. Znowu mamy dopuszczenie noszenia dziecka przodem do świata, także to kategorycznie jesteśmy na nie. Mamy tu różne typy tych nosideł, natomiast ja wziąłam po prostu, o, tu mamy na przykład bardzo dobre nosidło i jakbyście weszli w tą ofertę, to ta oferta, w tej ofercie nie znajdziecie noszenia dziecka. Zobaczcie, przejdźmy przez ten, wszędzie dziecko ma pozycję przodem do rodzica. Czy to jest pozycja przodem, czy to jest pozycja tyłem, to dziecko ma pozycję przodem do rodzica i jak najbardziej taka pozycja jest właściwa. Zobaczcie, panel jest miękki, jest szeroko ułożony pod nóżkami dziecka, zobaczcie, od kolanka do kolanka, to są właściwe cechy nosidła ergonomicznego. Także jeśli chodzi o to, co, czym dysponuje Allegro, no to niestety no, mamy pełny miszmasz i moja sugestia jest zawsze taka, zanim wydasz pieniądze, to zadaj pytanie. Ponieważ o, tu na przykład mamy duże dziecko, bardzo duże dziecko włożone w coś na kształt nosidła z chusty elastycznej, no to kompletnie się ze sobą nie komponuje, to kompletnie nie sprawdza się w noszeniu, bo to ani nie jest chusta, ani nie jest nosidło, ani nie stabilizuje dziecka, to po prostu nie wiem, to jest dla mnie w ogóle jakiś dziwny twór, który nie do końca wiadomo dla kogo jest dedykowany. Także miejcie to na uwadze. Znowu mamy nosidło dopuszczające noszenie dziecka przodem do świata. Tu mam akurat całkiem niezłe, aczkolwiek niezbyt duże nosidło. Także mój cel na dziś to jest zwrócenie Waszej uwagi na trzy bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o kupowanie nosidełek. Na to, żeby nosidła nie były usztywniane w panelu, miały szeroki panel pod nóżkami, czyli wystarczały dziecku od kolanka do kolanka, no i przede wszystkim nie dopuszczały noszenia pozycji przodem do świata. Na temat tego, dlaczego nie dopuszcza się noszenia w pozycji przodem do świata, to chyba muszę nagrać odrębny film, bo to jest dłuższa rozmowa. No to jest w ogóle dla mnie totalna tragedia, jeśli chodzi o nosidełka. Ja nie pokazuję Wam film tutaj, żeby nie było jakiejś tam antyreklamy, ale po prostu pokazuję sytuacje, które no, nie mają racji bytu. No a mamy też wśród nosidełek chusty dobrze dobrane, dobrze zawiązane. Także o, tu znowu mamy bardzo dobre nosidełko, mamy pokazane z kapturkiem, a to chyba też właśnie jest Zafiro przy okazji. Także naprawdę uważajcie, kupując na Allegro, zważajcie na trzy najważniejsze cechy, które musi spełniać nosidło ergonomiczne. Słuchajcie, żeby nie było, że na Allegro są tylko niewłaściwe oferty, to pokażę Wam, że również na Allegro znajdziecie oferty takie, które mogę w 200% Wam polecić, czyli na przykład nosidełka Leny Upgrade, Leny Hybrid, które są dopuszczone dla maluchów, nosidełka Kawki, znowu mamy upgrade'y, także ja sobie wyfiltrowałam już tutaj konkretne marki, żeby, no, żeby też pokazać Wam, że w ogromie tego syfu, który znajduje się na Allegro, bo niestety tak to nazywajmy, znajdziecie też nie tylko nosidła Zafiro, które są bardzo dobre i cenione, ale też właśnie nosidełka tych moich ulubionych marek. Nie ukrywam, że na Allegro też znajdziecie mój sklep, także będzie to na pewno sporym ułatwieniem, bo wiadomo, że tam znajdziecie tylko te zupełnie najlepsze i najbardziej polecane przeze mnie produkty. O, tu jest nawet kawka Handy, zobaczcie. Także polecam na to zerknąć. To tak dla kontrastu po tym, co przed chwileczką Wam pokazałam, żeby wiedzieć, że nie tylko samo zło jest na Allegro. O, Leny Hybrid. Także szukajcie na Allegro albo Mea Baby Wearing, albo po prostu szukajcie tych marek, za które jesteśmy pewni, że nie puszczają bubli. Z mojej strony to tyle i do zobaczenia.